Cześć, siemaneczko, witam wszystkich na kanale w kolejnym 13 materiale. Przed nami misja, a raczej lokacja Król bez twarzy. I tutaj mamy jeszcze jedną misję od Gina, którą też sobie wykonamy, pierwszą misję od Gina. Także zaczynamy. Pierwszy materiał, mamy trochę punktów wolnych, ale na razie nie mam za bardzo w co zainwestować. Używamy cały czas tej jednej umiejętności, pryzmatyczna strzała. I ten promień łukowy też nie jest zły. 36,72 elektryczne, odepchnięcie 5. Także to też jest do rozważenia, ta umiejętność. Na razie tutaj gramy. Co to za jakieś pryzmaty? Nie wiem, czy to ma wszystko podpalić, aktywować, te jakie dostały. Oczywiście, czy nie? No jednak gra jest na pewno dłuższa od pierwszej części. Jedynka skończyła się na 14 materiałach. No tutaj mamy 13 materiał. I chyba końca jeszcze do końca daleko. Aha, mam darmową manę. Wykorzystać. Bardzo fajne farmienie w tej grze, naprawdę. Ojejku. To będzie chyba dobry moment, żeby wam pokazać, jaki mamy sprzęt. Nic szczególnego, naprawdę. Nic godnego pokazania, ale żeby nie było, to pokażę. To jakieś słabe te ramienniki trochę. 207 na sekundę. Im większe obrażenia, tym większe obrażenia, bo tu jest taki, taką umiejętność. Dodaje 10 obrażeń od broni na sekundę. Czyli to związane stricte z obrażeniami tutaj jakby fizycznymi, tak? Całkiem. 91 zdrowia, tutaj mamy z kolei 8 many, to słabo. 207. Mamy 3 sloty, aż kurczę. No nic. 21 do siły. Mamy 36 poziom dopiero. Musimy trochę jeszcze uzbierać, żeby te skille aktywować. Okej. Chyba walczyć z królem bez twarzy. Tak przynajmniej tutaj widnieje w zapisie naszej misji.
Jak widzicie, atakują nas tylko i wyłącznie same szkielety. No, zbierz. Dla czempionów otrzymujemy sławę, dla pewnych czempionów otrzymujemy statystyki do osiągnięć na streamie. Za zbieranie kasy też osiągnięcie zdobywamy, zachodzenie też. O kurde, mamy legendarne spodnie. Maszynowo wykuty. Inżynier. Okej, nie dla nas, ale pech. I tak słabe. To już legendarne zestawu. Fragment zestawu. Świetnie się gra. Zabijanie potworku daje satysfakcję i to nie małą. To jest świetne właśnie, że nasz chowaniec atakuje przeciwników i przez to ich trochę jakby blokuje, nie? Przeciwnicy skupiają się na zwierzaku, a ja sobie tutaj z tyłu farmię, kampuję, nie? Krypta dusz. O cholera, chyba będziemy walczyć. Jest. Kurwa matka. Mam darmową manę, trzeba korzystać. Demaskacja. Blokowane osiągnięcie, ale nic ciekawego nam nie wypadło. Niestety. Dobra. Ale zadanie wykonane. Trochę gratów padło, doświadczenia. Więc najważniejszy jest fan. Regulacja many na sekundę. Żywotności 13. Tutaj jest 2240. O, to chyba się opłaca to założyć, dlatego że to mamy 8 punktów regeneracji. No i 25 punktów obrony fizycznej. Dobra. Ej, wróć. To nie. O kurde, patrzcie, 4 sloty. Oho, ho, ho, ho. Co to wypadło?
Zrohirowie. 21 many, 54 zdrowia. Trzy do obrażeń, wszystkie 5 do obrażeń od warciu. Trafienie krytyczne, 6% zdrowia, 28% pancerza. To takie średnie trochę to jest. Nie ma sprecyzowanej klasy. Więc co, może każdy to dzierżyć. Dobra. 6 punktów, 25 punktów cech. Takie rozwój uderzamy teraz na zadanie fabularne. Zadanie fabularne od Aladyna, czy tam Gina. A tutaj jeszcze mamy zadanie poboczne, odzyskaj więcej części robota. Znaczy odszukaj, tak? Czekajcie, źle idę, kurde pieczone. Także no nie wiem, gdzie te części będą. Czy to w późniejszym etapie gry, czy to na tym... Tutaj trzeba to odszukać. Ciężko mi stwierdzić. Ale jak jest pierwsze zadanie, to pewnie będzie i drugie. Jaskinia Korali. Fajne te piaski. Podobają mi się. Kurde, on trafił na bossa. Aruk. Zwlekłano się w niecie gadołamać. Kolejny gość. Doradca Ruka. Matko. Dwóch doradców było. Aha, i tyle? Aha, tyle, no. Ale króciutkie zadanie, o matko. Dobra, wracamy do tego Gina. Zaniesiemy mu to, co chciał, nawet nie wiem, co zebraliśmy w sumie. Nie zwróciłem uwagi, co wypadło. Czekajcie, może coś ciekawego tu jest. O kurde, zestaw Janczar. Nie wiem czasem, czy to mam, ale coś tam miałem z tego setu chyba. Dużo tych magicznych przedmiotów wypada, dlatego że mamy tutaj chyba 7%. No dobra, ten pas. Dobra, lecimy do Gina, zobaczymy, jakie drugie zadanie wpadnie. Fajnie, macie, przepraszam, pory dnia. Dzień, noc, oczywiście fajnie to wygląda. So, you retrieve the Lamp of Wonders. Your pitiful struggles do provide some small entertainment after all. You can throw that piece of junk away. It's just a lamp with a pretentious name. It doesn't actually do anything. Although I suppose you could put some oil and use it to provide light. This second task should prove much more amusing. You survived the Tutara more or less in one piece. Congratulations. But it occurs to me that you didn't do anything that you wouldn't ordinarily have done. This second task
should prove much more amusing. Przetrwać. Okej. Okay. Naszym drugim zadaniem jest przetrwać. Super. To są świetne. O kurde, jakie fajne. Aha, dobra. Kuferek. Nie mogę wychodzić za bardzo z tego kręgu. Nie pamiętam tego zadania. Żeby wykonywał się na tej zawsze. Proste dosyć wyzwanie. Oj, tylko to się to szybciej przesuwa. Ale całkiem się zapatrzyłem, ale... Cholera. Ochrona. Is full. Your pet has departed. Dobra, kurde, Bela, ale powiem wam, że trochę trzeba tutaj uważać, bo się różnie to może skończyć. Ale chyba się udało. Chyba się udało przetrwać. No nie możemy wychodzić poza okręg. A to chyba jeszcze nie koniec. I can't carry any more. Kurwa, chabeczki, co to jest? Manticora. O, mamy legendarne buty ekstra. Łowca klasa, kurczę, i pech. I can't carry anymore. We 20 sekund wróci piesek.
Będę pozbierać to wszystko. My inventory is full. Czy to jest tu coś ciekawego, co mamy? Nie, to wszystko do schowka pójdzie. O, Ezechirowie. Mana i zdrowie. Czyli cieszę się zdrowia. Mam 54 zdrowia, 21 many, 7 many. 5 żywotności, to tak jest lepsze chyba. Chociaż to jest wymagany poziom 30. I mamy ochronę przed lodem, ogniem, elektrycznością i trucizną. Przecież to jeszcze mamy jeden slot na ten. Ja się zastanawiam, czy to zmienić. To mamy siłę, co mi siły? Trzy dobrażeń w zwarciu. To jest słabe to. Nie będziemy chyba tego zakładać. Założę, jak dopiero będziemy mieli cały komplet, bo to jest też związane z osiągnięciem. No koniec. Okej. Już myślałem, że coś złotego wypadnie. O kurde. A tu dajemy regenerację many, to odpada. Ja nie myślę, że mam takie same. O kurde. Ale patrzcie, to jest takie trochę głupie, bo niby ten sam przedmiot, a całkiem inne właściwości. I według mnie to powinno być tak, że każdy przedmiot powinien mieć jakieś stałe, nie? Parametry. O kurde. Wezer. Ja pierdziu, ale nam wypadło tych przedmiotów. Fajne. Dobra, wracamy zaraz do miasta. Zobaczymy, co się uda z tych przedmiotów tutaj złożyć. Jakiś komplet może. Albo przynajmniej jakieś 2-3 dostaniemy bonusy za komplet. More determined and capable than I had suspected. Excellent. If you truly wish to free the Guardian, you must humiliate my old rival, Ezrek Khan, by stealing his precious lamp of marble. You have a new quest. Zaraz tam pójdziemy jako tak, wróćmy się do miasta i zaraz zobaczymy, czy coś się tutaj uda założyć z tych przedmiotów, które mamy. Łowca, wojna, bastion Grindulga, Esteria, rządca, złe ziemie, szalone narzędzia, wezyr, ok, to jest to. A tu mamy też wezyr. Ten Janczar z kolei. Maszynowo wykuty. Tego nie założę, bo nie mam poziomu 42. To jest słabe w porównaniu do tego, co nosimy. I to sporo słabe. Ale sam ten pierścionek bym mógł założyć. Mamy gdzieś tu Janczara. Kurde, te skrzynie są takie małe, że nie ma gdzie tego trzymać. Bez sensu, kurde. No właśnie, ten ma jeszcze dwa gniazda. Ciekawe.
To to muszę wypierdzielić w takim razie. No i zbieramy to, zbieramy, ale... jeszcze to. No jednak się nam nic nie udało tutaj sklepać z tych rzeczy. Cholera. Niedobrze. A ten co chce? Aha, zadanie. A, trzeba mieć zadanie, dobra. Znaczy nagrodę za zadanie. Kurde, jak się tutaj łączy te klejnoty, cholera. Have I got a deal for you? Co mamy takiego słabego? Rękawice na przykład mamy słabe. 26 do mocy. O kurde. Patrzcie, legendarkę wydropiłem, ale i jaja. Dopiero teraz to zauważyłem. 80, 36, 7. O kurde. 2, 2, 2, 3. A, 18 do many tu mamy, aha. Dobra, to sobie to odzyskam i sobie tu założę to. I sobie to przemienimy. Myślę, że to jest chyba lepsze trochę. Mamy tutaj do mocy, nie? Niższy przedmiot. Odzyskuje klejnot, tak? Dobra. Chyba, że mamy coś lepszego tutaj dla... Z tych setów. Z tych klejnotów, tutaj, sorry. O, regeneracja ma na sekundę. Ochrona przed tym, szybkie wprowadzenie ładunku. To dosyć fajne. Oddajmy tą manę. I co? Lecimy z tą trzecią misją. Ostatnią. Weźmy jeszcze z 5 punktów tutaj. 33, 35. 7 punktów umiejętności mamy dostępnych. Ja cię Birdziu. Czekajcie, może coś sobie wezmę, nie? Tu raz. Dobra. Pokonaj Ezreka Chana. Trzechanum. Kula jakaś. Lepiej tam nie wchodzić w to.
Patrzcie, kurde, jak na złość mam ten. Nie ma potworków. Ajajajajajaj. Czart ruszamy jest naprawdę świetny, bo naprowadza sam. Nie muszę się męczyć, żeby celować jeszcze. Uważam, że jest ok. Dlatego wszystkie punkty ładujemy w tą umiejętność. Te matki to nie są na pokaz. Tylko to atakują. Oj, przepraszam. Już jesteśmy chyba u celu. Zaczynamy walkę. Kurde, lokacja rozległa. Słuchajcie, może tu pójdźmy najpierw. Ścieżka prowadzi dalej, ale... Czyli to jest przejście dalej, ale tutaj jeszcze mamy coś. W takim razie zbadajmy to jeszcze tutaj. Ale na złość nic nie ma. Kurde. Ojejku.
Gdzie jestem, kuźwa? Aha. Się wrócić nie da już niestety. O cholera. Malał ten Ezrek. No, tak myślałem, że to nie koniec. Szybko atakuj. Po Ezreku. Lokalne osiągnięcie, mam jakiś tajemniczy szpon. To nie dla nas. To miało być na sprzedaż. Defeating Ezrek Khan has sufficiently weakened the magic they bound her with. You should be able to confront her now. I have honored my bargain. Dobra, zadanie wykonane. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. W tym momencie już nie będziemy, może albo porozmawiajmy jeszcze. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Kończymy kolejny 13, jak się nie mylę, chyba materiał. No i przed nami jeszcze chyba trochę gry zostało. Także dobrze, dobrze. Gra się świetnie, więc nie chcemy kończyć jeszcze. Dzięki za łapki, suby. Pozdro, hej.